Christ, Wilson, I think I killed half the known universe back there. Just be glad you're headed home. Team Charlie's just getting started. I never saw nothing like this shit before, man. I used to hate milk runs, but right now, I'm happy to just be taking you back to base. Ain't no such thing as a milk run out here. Whatever you say, man, this is nothing compared to... Walkers! Yeah, freaking walkers! And techno polyps and scrap jacks! No! Walkers! Warning. What the... Warning. No i jeps. Znowu spierdalamy się na te jebane helikoptery. Spoko. Nie dość, że kurwa powtarzają się te pieprzone poziomy, to jeszcze cutscenki muszą być takie same. No, witam cię, nocny graczu. Witam was, nocni gracze, z tej strony K-Wolf razem z Xenoxem oraz dzisiaj gościnnie Dev jako guru tej gry. Siemanko. I przechodzimy dalej. Tego Siriusa. Co wy wyprawiacie tej? Stosunek piesków playerowych, super, okej. To Xenox i Dev w ich naturalnym środowisku przeczesają piaski, żeby zamoczyć, no. Ej, czemu my nie mamy broni tutaj na tym poziomie tej? Bo wszystkie straciliśmy, bo wlecieliśmy z helikoptera i ten... No kurwa, ja się rozsypały po mapie. On trzyma po prostu w dupie te wszystkie swoje rzeczy i nie mógł ich wyjąć teraz. Dobra. O, mod. Ja w ogóle biegać nie mogę, o co chodzi, muszę sobie zobaczyć mapę. Ej! Boom. Okej, okay, mamy pierwszą rzecz. Mod to już jakiś postęp. Możemy zamłócić ich. No nie bij kolegi. Czy co? Czy to inicjacja musi przejść? Dobra, to napierdalamy go. Nie. Wykorzystujemy go seksualnie. O nie, ucieka. Seksualnie młotem? Pedofile. Tak. Oglądałeś coś takiego jak Two Guys One Hammer? Nie. Ale... Dobre? Znaczy, to nie jest w ogóle pornos, tylko tam napierdalałem jakiegoś kolesia młotem i on się wykrwawia. Aha, czyli taki... undergroundowy gracz, tak? Tak, a oglądałeś Turkish One Cup? Słyszałem o tym. To sobie obejrz. Nie, bo ja dokładnie wiem, o co chodzi. Ogólnie to jest sekret pierwszy, taka skrzynka. U góry trzeba w nią strzelić. No ja mam nic do snajperki. O rany. Co mówisz? Kto ma snajperkę? A czy amunicja to była, właśnie. Fajnie, super. Help me, please. No gdzie ty jesteś? No weź się ogarnij, no. Co? Bo szybciej się ich skopuje niż strzela. Po co magnujecie amunicję na te śmierściuchy? Z buta je po prostu i tyle. No jest obłotem. O nie. Okej. Okay. Tylko najlepiej z multilatora pocisnąć. Czekaj, jak to się robiło? Lewym przyciskiem mi ten. Najeżdżasz na nich. Trochę to trwa, zanim one zginą. A fajne jest to, że możesz kilku na raz tak zabić. No, to jest akurat przyjemne. Ała. Gdzie są jakieś lepsze bronie? Bo tutaj już jest gościu napakowany z rakietłami, a my tak z takimi... słabymi tymi. Nie! No kurwa, to, że mi skill spada w CS-ie, to nie znaczy, że jeszcze w Serious samie musi mi spadać. A co, zdegradowali cię? No kurwa, teraz jestem chujowy, strasznie umiem strzelać. No to możesz wypić ze mną herbatę. A w czym mi to niby pomoże? No bo ja jestem też chujowy. Nie, ja muszę sobie... Ja otrzymuję DMG w CS-ie. Ej, gdzie ty znalazłeś karabin maszynowy, przepraszam?
Tam był wcześniej do zebrania. Gdzie? No tutaj, przy tej ściance powinien być. Gdzie? O, jest. Ja pierdolę. Mam prawie najmniejszą czułość myszki ustawioną i czuję, jakbym zrobił jedno machnięcie, takie lekkie machnięcie myszką i już kurwa obracam się o 360 stopni. I wypierdut, nie? Tak. Ach, te efekty specjalne. Tam jest jeszcze jeden. O! O mój Boże, palmy! Co? Pierwszy raz ta mapa się czymś wyróżnia. Palmami? Wiesz co, to tak. Akurat nie jest chyba jakoś wielce odkrywczy element wystroju, żebyś się nim tak zachwycał, ale dobra. Znaczy wiesz, oj, bo tu zresztą nie... palmy były już na samym początku gry, tak? Więc... No ale wiesz, ale tutaj... nie było. Dev, nie, nie wylatuj tak do przodu. Nie, były bagno, kurwa bagno Shreka i krokodyle. Ale ta woda jest... wygląda tak se, w sumie. Dupy nie ugrywa. Dobra. Prowadzisz, Dev. O, słyszę, słyszę byczka. A, się wyjebał. No i co drażnisz, zwierzę? Za mną jeszcze jeden leci. Nie zgłaszajcie tego filmu, bo to nie jest znęcanie się nad zwierzętami. Nie, nie, w zupełności nie. Nie. Prawdziwe zwierzęta nie ucierpiały podczas kręcenia tego odcinka. Nie. Nie. Ależ tak! Poczekaj chwilę, nie. Tu coś jest... Co? Nie tak. Zaraz, czy... Gdzie my mamy iść? Nie wiem, to Dev prowadzi, tak? No tutaj musimy iść. Nie, wyczuwam tą scenę z pierwszego odcinka. Którą? Tu będzie jak? Gorzej niedługo, takie... to będzie 100 razy gorzej. Ja... O, fuck, okej. To jest dopiero początek tego, co się tu będzie działo. Oh! Za nami, za nami. Za nami też? Tak, za nami, trzeba się cofać. Dobra, okej. To zaraz, bo tutaj, gdzie wy jesteście, przepraszam? Aha, wy się cofnęliście, dobra, super. To leci za mną bardzo dużo zwierza. Możecie mi troszeczkę pomóc, jeśli chcecie. Właśnie piszę. To są twoi widzowie, których nie masz, chcą, żebyś nagrał Minecrafta. A ja myślałem, że hejtownicy. O nie. A to skurwysyny. Oni mnie ignorują. Opa! Nie, dobra, okej. Nie wiem, z której strony on... Help me, please! No gdzie ty jesteś? Uważacie, bo tutaj... te... Ja pierdolę. Sandwail może was pożreć. Pięknie. Co? Jak to się nazywa? Sandwail. No piaskowy wieloryb. Sandwail? Mhm. Jezu. A nie pożeracz Belguzdaw? Sandwail, to jest wielce odkrywcza nazwa. No i co teraz? Teraz tutaj do przodu i na tą konstrukcję. Musimy wejść. Wiecie, że jak teraz do przodu i na tą... Aha, w ten sposób, dobra, okej. I patrz, tu jest sekret. Sekret na gdzie? Do gdzie? Tutaj. Gdzie? Na dole skaczecie i macie. Fajnie. Tylko, że na razie nie mamy jeszcze minigana. Teraz radzę skoczyć na dół, bo tu będą helikoptery za chwilę. Oktopusy? No, najgorsze pod te przeciwnicy. Najgorsi. Czemu? Nie jest tak źle. Nie mam zielonego pojęcia, czemu zabrali nam na początku broni, skoro i tak zaraz będziemy mieli je wszystkie. Dla atmosfery! Dobra. Dla imersji po prostu. I teraz weź się traf, kurde. Ten aim nasz. Cześć, witam was nocni gracze, z tej strony Xenox.pl, a to jest poradnik jak nie strzelać w grach FPS. Ja się cofam po amunicję. Ja też. Zaraz, gdzie ona była?
tutaj. A, okej, no. Umarli. Wszyscy. Nie no, my żyjemy. O. Nie, nie jest tak źle. Teraz ogólnie tutaj, to będą czy... skorpiony teraz. O, właśnie tak, takie ogromne. Te nasi ulubieńcy. Jak to fajnie brzmi, jaki rytm wybijamy tej. Bum, 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 bum. Jaki kurwa rytm. Zakładamy kapelę po prostu. Trzech chłopców na dwie rakiety. No to ja będę perkusją. Dobra, możesz być perkusją. Zostajesz tak. Przyjęty. Dobrze. Co ty strzelasz? W konstrukcję, bo tak fajnie się niszczy. A potem będziesz płakał, że nie. A potem będziesz płakał, że nie masz amunicji. No o kurwa mać tej! Okej. Okay. No, to jest najgorszy moment teraz. Przeładuj i. Ała! Prosto w twarz. Ej, Def, mam pytanie. No. Ile ta gra zajmuje godzin? Tak około. Nie wiem, 15, 20. Ja pierdolę. O kurde! Coś takiego, nie? Ostatnią mapę się będzie przechodzić ponad godzinę. Ej, ale za nami ich nie ma, nie? Oni są tylko przed nami, tak? No, za nami nic nie będzie. Przynajmniej nie powinno być. Ale ja słyszę byka. Ale ci wyjebał w kosmos, Jeff. Ja pierdolę. O kurde, nie. Kurde mać. O shit. A mamy ograniczony poziom zdrowia, czy nie? Nie. Jest poziom hard, ale mamy nielimitowaną ilość żyć. O fuck. Fuck, skąd mi to przyleciało? Ja pierdolę tej. Dobra, zrobiłem skorpiona. Co do nas strzela? Skorpion kolejny. Ja go nawet nie widzę, nie? Ała. A on się przesuwa tej, to jest nie fair! Sztuczna inteligencja, zaawansowany poziom. Tak, nagle. Zajebali mnie. Nagle zaawansowany poziom. Tak. Mam być pod wrażeniem? Czemu we mnie strzelasz? O, minigun. Bo myślałem, że jesteś tym. No wiesz co. Grantem, mam już biorę. No przepraszam, no kurde. Słońce mi świeciło w oczy i myślałem, że jesteś jednym z nich. Jasne. Jak to wygląda, jak tutaj jest, robisz pana kopa? Sekret, tutaj na tej konstrukcji. Tylko jak na nią wejść teraz? Tutaj trzeba iść do końca teraz. Kurwa, no. Fajnie, tylko że my nie potrafimy wskoczyć na to. O, jakoś co to? I sekretny pancerz. Dobra, ale to się wszystko trzęsie. Kurde! No. O kurwa, no. Dlaczego ten mur się trzęsie tej? No. Okej. Okay. Teraz tak. Bang, bang, bang. Dobra, walić to. No nie, dlaczego ten mur się kurwa trzęsie? Przecież tu nic nie ma. Opa! Powolutku. Jesteś za gruby. Nie, dam radę. Jej! Teraz. Plus 10 tylko? To ma być ten sekret? No. Czy ty więc znasz pojęcie marnowania czasu? Kurwa, dla plus 10 pancerzy się tak męczyłem. Masz tutaj kurwa 55 armora. No pięknie, to powinien być tutaj sekret. Dobra.
Będzie jakiś boss? Tutaj na razie nie będzie. A tutaj byli w ogóle bossowie? No byli. Na pewno niegodni. Chociaż to nie, jest ten sekret kolejny. Ten statyk był nawet taki statyk troszeczkę trudny. Ale pozostałe to... Ej! Sekretna armata. Tutaj. Gdzie ty jesteś? Na dziedzińcu tego czegoś. Znaczy za wami jestem. Dobra, no jesteśmy już wszyscy razem. No. O, masz armatę? Kanona, no mam. Teraz kto z armaty strzela? Ja wysadzam ładunki. Gdzie ona jest? Mechy od prawej strony. No widzę. Schował się skurczybyk. I oktopusy jeszcze. No kurde! Nie uciekaj! Prawie zginął! Gdzie on ucieka? Łe, no proszę cię, naprawdę! I akurat rakieta mi prosto w twarz trafiła. No. Aha, jeszcze oktoloty. Gdzie jest ta ośmiornicza laska? Nie widzę jej. Bo ona gdzieś jeszcze tutaj leci. Tam jest. O, widziałem ją. Gdzie? Zniknęła gdzieś. O, jest za nami. Dobra. Zginęła na dobre, czy...? Ta. Okej. No to gdzie teraz? Przed siebie. Skorpion. Devastator. O, to można wejść do tego. To jest pełno amunicji. Gdzie jest Devastator? No tu, przecież był na tej skrzyneczce. No, fajnie. Ała. No, jak to? Dobra, super, spoko. Mechy od lewej. No jasne! Proszę cię, bardzo! Prosto w twarz. Prosto w twarz mi przyleciało to, no... Istnieje prawdopodobieństwo, że zginę mniej od ciebie, K-Wolf. Chyba w tym odcinku... To będzie absolutną nowością. W tym odcinku chyba najwyraźniej tak. Cały mój skill poleciał w ostatni odcinek. Aha, czyli minigun w ogóle nie działa na to coś. Na niego tylko wybuchowe rzeczy działają. Dobrze wiedzieć. Najlepiej Devastator na niego. Jasne. Jeszcze ktoś mi pisze na Skype'ie. No kurwa, kto znowu? Flo! Flo? Niech spierdala. Ustawiam sobie status, żeby nie przeszkadzać. Kurde, jeszcze gdzieś ta wiedźma jest. Jak ja dawno Flo nie słyszałem nic od niego. No czy wiesz, no. Dwie wiedźmy są tak w ogóle. Tam teraz jest takim no life, ma swoje życie. Tak dalej, nie? A, spoko. Kuźwa, no dwie są wiedźmy jeszcze, no. Dobra, jedna zapita. Jeszcze jedna została. Dobra. Jak się wyjebała. Ta animacja są po prostu cudowne. A jeszcze jedna jest, kurde, no. A nie. Dobra, już koniec. No, to widzę. Dobra. Nie, bo była Bea pod słońce, wiesz. Teraz jeszcze grubasy zostały. Umarł. A kto umarł? Ten nie żyje. Ten nie żyje. Teraz? Do przodu cały czas trzeba. Minigun. Do tych kanionów czy tam. Gdzie do przodu? Tam do przodu? No, w stronę tych gór.
O. Kolejny oktopus. Ała! Pierdolę. Dobra, nie ma go. Dobra, okej. Ej, czemu? Czemu przez niego przy... Okej. Okay. No bo już został zniszczony, tylko jeszcze się nie wybuchł jakby. Co za nonsens. No, game logic, nie? Tak zwane. Nie kwestionuj game logic nigdy. Tam kolejna paczuszka widzę, już dew się nią zajął. Okej. O nie. O Jezus. Ale mi na twarzy się zrespił. Centralnie. Boże, nie. Dobra. Aaaa! Kurwa. Ja pierdolę, no tylko słyszę ten odgłos od respawnu, nie? Najlepsze jest to, że nic nie słychać, nie? Coś mówiłeś? Nic nie słyszę! No, ja też... Coś gra zagłusza. Bez jaj, nie? Ja pierdolę, no po prostu... Programista płakał, jak to tetował, nie? Dobra, progres! Ała, 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 ała. Najgorsze przed nami. Jak to najgorsze przed nami? No. Zaraz się pojawią knumy i nie będzie tak wesoło. Ja pierdolę! Nie, zablokowałem się! Spierdalamy. No pierdalaj rakietami po prostu i tyle, no. Najbardziej mnie boli, kurde, w tym to, że nic nie widać od tych wybuchów, nie? No kurwa! Wypierdalać! Jebs, jebs, te cztery, bang! W sumie dobry pomysł. O nie, teraz tą knumy, teraz będzie najgorszy. No to rzucamy C4 i wybuchamy ich. O. Dobra. Skończyła mi się, więc... Ja się cofam do skrzyneczki. Ja chyba też. A! Gdzieś mi tu. Ja mam jeszcze rakiety. Masz, no to baw się dobrze. Dzięki. To jest taki fan. Fuck me. Tylko nie pogardziłbym pomocą, wiecie? No już idziemy. Trochę tak... Kurwa... Słabo. I mam jedno HP. I zginąłem. Ała. Ja pierdolę. Dobra, jeden padł. O, Belzebub umarł. Cudownie. Drugi też. Fantastico. O, 7 życia. Okej. Okay. To było co najmniej doświadczenie, no. No co do kurwy! Jeszcze jeden, ja pierdzielę. Ale skoro ja jeszcze się cofnąłem do skrzyneczki, więc poczekajcie na mnie, już do was pędzę. Chciałem strzelić mu z rakiety, a kurwa wziąłem czaszkę tego szkieleta. Spoko.
Dobra, padło. To lecimy dalej. Za skarpie przylecą. Ulubieńcy. Taki spoiler. Taki spoiler. Nasze ulubieńce. Możemy je zignorować w sumie, nie? O! Ktoś poleciał do przodu. Tak, ja. Okej. Może być i tak. Może być i tak, no. Tak, akurat jak powiedziałem, możemy je zignorować, nie? Dobra. No to dziękuję wam bardzo za odcinek. Z naszej strony nie, to już no wszystko. Ile gramy ledwo? 27 minut. Jeszcze jedną mapę zrobimy ze spokojem. W sumie mogliśmy dokończyć, tylko wtedy by odcinek trwał z 3 godziny. Ale że całą grę? No, że do końca grę już przejść, ale to nie ma sensu. Tak? Czy ty mówisz, że do przejścia zostało nam jeszcze 3 godziny? Znaczy no tak mniej więcej. Zostało nam 2 poziomy. Jeszcze z jakieś 2 odcinki, nie hiperwentyluj się, bo zaraz siądzie ci serce. Tak! A małpy! Jebane małpy i nic nie widać oczywiście. Chyba wiem jak oni projektowali tą mapę. Wszystkie mapy. Kopiuj, wklej, kopiuj, wklej. Kurde, no, nic nie widzę. A wy się nie pierdolicie, widzę. Ja nawet nie oddałem ani jednego strzału. Na całego. Dobra, chyba już... Chyba wyczyściliśmy to pomieszczenie. Cholera, tak, gdzie ja mam rushować? To gdzie teraz dev? Teraz... czekajcie, teraz... Mam zagłostkę. No jak ty się zgubiłeś, to już jest źle. A teraz trzeba szukać dźwigni takiej. I żeby się otworzyły przejście tajemne. Kurwa, znowu te dźwignie, jebane artefakty, Jesus. Tylko gdzie one są, kurde? A, tu się wracamy, to nie? No, w ogóle pytanie. O, znalazłem. No to przełączaj. Dobra. Małpy! A, gdzie się otwiera przejście, przepraszam bardzo? W innym pokoju, w którym będzie kolejna dźwignia, najprawdopodobniej z kolejnym przejściem. Ja pierdolę. I tak do usranej śmierci. Śmierci. Gdzie jest to przy wyjście tej? Kurwa, bo ja zacząłem ja autentycznie zacząłem klaustrofobii dostawać. Dobra, to ja sobie tutaj siądę i powiedzcie mi kiedy już. O, zawsze fajna dźwignię. Gdzie? Bo to trzeba po tych pokojach właśnie biegać i szukać tych dźwigni. No to jest trochę głupie. A ile ich musimy przełączyć, żeby nam się coś w końcu otworzyło? 3 trzeba. O, już dobra. Może stąd uciekać. Gdzie? Gdzie? Gdzie jest wyjście? Chodźcie do mnie, chodźcie do mnie. Gdzie do ciebie? Gdzie? A, tam. Strzałkami. Wpierdalamy. Nie patrzcie w dół, nie patrzcie w dół! Przepraszam. Ja nie spojrzałem, w dół. Co było na dole? Dół. Lepiej, żebyś nie wiedział. A co tam było w ogóle? Teraz trzeba kolejne dźwignie przyciągnąć i się z tymi skorpionami, że tak powiem, zabawić. Jakimi skorpionami? O, super. Miłej zabawy. Dobra, kurwa. Czas na się. What? O kurde, ty. Ale tam tego jest. O rany. Ała! Kurwa! Help me! Ale piękne. Oj, jestem na górze, hej.
Jak jesteś na górze? No patrz. O, utrzyk! O, kolejna dźwignia, super. O, przejście. Kolejne. No, fajnie. Miło, że oświetlasz drogę rakietami. Skutecznie. Wypierdalać. Dobra. I teraz tutaj chyba, nie? Teraz tutaj, no. A dlaczego my idziemy w dół? Nie mam żadnego pojęcia. Bo znowu będziemy iść do Rapture. No teraz musimy iść do góry, to będzie, uważajcie, jak będzie kamień lecieć na dół. Powtórka z Indiana Jonesa. I tu u góry jest sekret, o. I teraz trzeba iść na dół. Aha, bo, okay. Bo ta skała zniszczyła kolejne wrota. O, dźwignia. I teraz najgorsza część tej mapy, czyli parkour. What? Nie, parkour w FPS-ach, no pojebało was. What? What? Co to ma być, Mirror's Edge, kurwa? Sekwencje platformowe. Teraz nas czekają. To nie ten gatunek. No, w sensie, nie Mirror's Edge, nie? Gatunek może być, ale nie ta gra na pewno. Trzeba się poprzeć, fuck. Kurwa! Kurwa, spadłem. Dobra. Spadłem też, również. Pozdro. Szybko, o nie, to się już cofa. Byśmy musieli ten, od nowa, dźwignię. Pierdolisz, co? Chuja. Żartujesz, prawda? No nie, no, a ten se już oczywiście kurwa przeszedł, nie? Poczekaj na nas w każdym bądź razie. Ej, dlaczego mi się dźwignię przyłącza? A, dobra, teraz się przyłączyła. Teraz szybko do góry idźcie. Otwiera się to w ogóle? Teraz się otworzy, no. Tak, chuja nie się otworzy. A może z tamtej strony? Nie. No to dlaczego to się nie otwiera? Ej, what? O, jest, idzie. Co idzie? Ale... Poruszy ale, się. Ale... Z... No musi teraz do góry iść. Tu, wiesz co? Tu jest wejście, A, okej. Fuck szybko, me. Szybko. No szybko. Kurwa, nie! Nie! Prosto w twarz mi kurwa! A! O, jestem chyba... Jest! Tak. Uda mi się, kurwa! Jest! Ja dałem radę! Te emocje. 11 HP, ale kurwa dałem radę. A ja chuj, dostałem tyle. Dobra. Dajesz! Dasz radę. Dajesz, Xenox. Możecie iść. Kurwa. Co się zbugowało? Dobra. No, dajesz. Teraz tu. Okej. Okay. A przełączyłeś? Tak. Dobra, teraz skupienie. Niczym Bruce Lee. Full focus. Kurwa! Full focus, kurwa! I lecisz! Dobra. Lecisz, bo chcesz nie! Kurwa, może jeszcze zdążę. Zdążysz, ze spokojem, no. Już. Coś tam w ogóle jeszcze żyje. Pierdol. Dobra, może dojdę. No, dajesz! Jeeej! Yes, udało się! Oh. Jak to powierzchnię, klaustrofobii dostanę zaraz. No, ja też zaczynam powoli. To jest aż dziwne, bo ja w sumie nie mam klaustrofobii. Może to monotonność do lokacji. O! Yes. Koniec gry, proszę. O, ale się spociłem. HQ, do you read me? This is HQ. Sam? Is that you? You're alive? Hellfire? What's going on over there? Sneak attack. They came out of nowhere. We can't hold out long. Fuck you! They're coming out of the goddamn walls! Quinn's dead! Charlie's team is out of commission! It's last stand time! Find a safe place and hold up. If anyone survives, we'll find you. Shit! Hellfire! Hellfire! Czemu została zajebana przez najchujowszego przeciwnika? Over? Oh, it's not over until I teabag every last one of you alien motherfuckers. Huh? He tries to moon me? I'll shoot his ass off and hang it on my wall.
Nie. Super, okej. Okay. Nie pojmuję tego. Czytacie? Ta dziewczyna została zajebana przez najchujowszego przeciwnika. Poczekaj, bo ja sobie patrzę na ten, a na lokację. Ten, w sumie wylano w ten sekret. Bo ty tak 10 pancerza tylko. O mój Boże, nie wierzę. Oglądałem Let's Play u Kimpera z tego sama, żeby zobaczyć, jak daleko jesteśmy i kojarzę tą lokację. Tak, fajnie, dobrze. To znaczy, że jesteśmy bliżej niż dalej. Bliżej niż dalej. No, tak. Mhm. To powód, żeby się cieszyć, tak? Tak, tak. Zależy dla kogo. Nie wiem. No kurde. Jezu, no, przytulaj się do mnie, Clear, z każdej strony, już zaraz zginę znowu. Zgubiłem was tak w ogóle. Grupa za ścianą. A gdzie jest Xenox? Ja? Nigdzie. Nie zwracajcie na mnie uwagi. Gdzieś tam sobie poleciał. Ma nas w dupie najwyraźniej. Na nas po prostu gdzieś. O. Znasz te Rajbi? Nie znam Rajbi. Szkoda. Gdzieś tu jest wiedźma. Chyba to nami gdzieś. Cholera wie nawet. O, jest! Przede mną. To nie wystarczy, cholender. To nie wystarczy, niestety. Coś mi się wydaje, że Xenox chyba znowu wyleciał do przodu i uruchomił każdego stwora, jaki jest na tej mapie. Też mi się tak wydaje. Nieprawda. To dlaczego jesteś przed nami? Nie mam pojęcia, bo wy jesteście chodź tutaj, sekret. Tej Wolf, chodź tutaj. Gdzie? To jest kalkulacja na ten murek i to jest ten laser gun w środku tego czegoś. Czekaj, bo mnie wiedźmia trzyma, nie mogę się ruszać. Musisz na to skoczyć. Teraz tutaj. Czekaj. Okej. Boże, tyle tu sekretów. Wow, nice. A jak się stąd wydostać? Tam po tych musisz skakać. Aha, dobra. Po tych wystających takich. Super. Kamieniach. Tej broni chyba jeszcze nie miałem. Gdzie jest ta wiedźma? Ciekawy kaliber. Ona mnie zabije zaraz, no. Gdzie ona jest? Co? O, widzę ją. To już? Koniec amunicji? Okej. Okay. No bo nie mieliśmy w sumie amunicji do niej za bardzo. Nie mieliśmy do niej animacji, tak. Animacji, no. Wszystko się zgadza. Animacji też nie mieliśmy. Przynajmniej muzyka jakoś urozmaica tą rozrywkę. No muzyka? No, fajna. Okej. Okay. Gdzie teraz? Tutaj do mnie. Po strzałkach chodźcie. To jest takie przejście, o. Aha, normalnie nie zauważyłbym go. Ciężko powiedzieć, bo te lokacje są takie same i... Ciężko określić. Nie krytykuj, nie krytykuj. Jakbym normalnie słyszał jakiegoś dzieciaka Minecrafta. Jak chce się kurwa skomentować jakiś film. Jakiegoś kurwa JJ Jokera z KKF-a. No. Co wtedy? W ogóle... Zrobiliśmy kółeczko, tak? Właśnie dzisiaj jest dzień pedału, więc życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Gejów. Mam nadzieję, że każdy, który ogląda ten film, zostanie przeze mnie zjechany, ponieważ jest pedałem, więc... Dzisiaj co jest? Dzień pedała, nie wiesz? Nie. Nawet na YouTubie jest takie tortuszko, co nie? Takie tęczowe.
jak w niego klikniesz, to przeniesie cię do takiego kanału, gdzie tam pierdolą o tego, och, że homo jest okej i tak dalej. I YouTube sobie dał tam z 10, z, nie, nawet ze 100 tysięcy łapek w górę. Nie, to wcale kurwa nie jest propaganda, nie. Wiesz, mnie tam LGBT nie przeszkadza w sumie. To zależy jak komu leży. Ale nie zwróciłem uwagi na to, że tam jest jakieś serduszko. O fuck, dobra, rakieta znikąd. Wow, rakiety z lewa, z prawa, dobra. Dwie wiedźmy. Ła. Kolejne szpaty. No on odbija kule i wszystko tej. Bez sensu. One są takie nie do zabicia, no. O jest. Łano. A, okej, okay, dobra. Niech to diabli wiedzą. Gdzie wy jesteście? Pierdolę. Tutaj. Obok ciebie. Dobra. Wow, fuck. Znowu wiedźma, tylko nie wiem. Jeszcze tam gdzieś z tyłu ona jest. Okej, spoko. Okej. O, to jest sekret. Gdzie? Sekret na sniper, chodzi do mnie. No, nie, czekaj, gdzie ty jesteś? W tym budynku takim. No. Ała. O! Tu macie o mój snajperkę. Boże. Ale po co mi to jest potrzebne? Autentycznie, kiedy ja będę miał okazję z tego skorzystać? Nie wiem, na jakieś dalekie cele, ale... Na tak, razie mam, się nie zapowiadam. Mam klucze do wyjścia. O, no, to wiedźmy. No ta awoka to nie jest. Awoka to nie jest zdecydowanie. No czekaj. Wiedźmę trzeba zniszczyć. Czyli wychodzimy, czy wychodzimy po prostu? O, wyróżniająca się lokacja! Czyli wychodzimy po prostu, dobra. A ta awoka jest dziwna. Składająca się ze wszystkiego i z niczego. Znaczy nie, WP, tylko snajperka, Jezu. Za dużo CS-a. Chodź za mną, chodź za mną. No idziemy. Do wyjścia. Bo to będzie sekret. Ogólnie. O. Sekretny pancerz. Też plus 10, o, plus 50, o. I po drugiej stronie będzie też kolejny sekret. Gdzie po drugiej stronie? Tam, za tamtą bramą. Okej. Okay. Biegniemy za tobą, króliczku wielkanocny, bo tak skaczesz. I... No i gdzie ten sekret twój? O, tutaj jest. Za piaskiem. Za górką. Ale spierdalajcie szybko, bo już... Właśnie, tak... bo ten nas zeży. Dobra, i gdzie teraz? Teraz do tego miasteczka musimy iść. I teraz element z Fordeta, czyli nalewanie paliwa. Co? Do samochodu. Będzie. O Jezu. Nie, żarty sobie z czego robisz ze mną. Naprawdę? Teraz. To będzie ganiać poza paliwem i nalewać do samochodu. Nie, proszę cię, mów mi, że to jest prima pilis. Jest czerwiec. Cicho. Nie kwiecień. Cicho.
Ale muza jest przynajmniej zajebista. Pozdro. Peace. Muza jest fajna, no ale... Ała. Ała. Umieram. Dobra, gdzie jest to auto? Kurwa. Mam gasolinę. Chodźcie do mnie. Czekaj, bo... Znalazłem sekretne te amunicje do lecenia. Dobra. No tak, oczywiście. To jest amunicja. No. Dobra, teraz. Gdybym jeszcze umiał tu skoczyć, nie? Właśnie widzę. Ej, okay, udało mi się. O, fuck. Teraz trzeba iść do samochodu, to chodźcie za mną. Pokażę wam, gdzie jest. No, biegnę za tobą. Ogólnie do tego grata trzeba nalewać to paliwo. Do tego gówna? No. Czekaj, to jest Peugeot stary! No, zajebiście. Stary Peugeot. Zajebiste auto. To zależy, który model, ale... I jebiebiebiebieb z zidy! Gdzie jest jebiebiebieb? Przepraszam cię, a jak wygląda to paliwo? Się świeci tak na fioletowo z daleka. Przy samochodach najczęściej. Kurwa, nigdy nie widziałeś paliwo? Najczęściej występuje. O, mam. Wiesz co? Nie, żeby nie, bo nalewam, ale... O, kolejne gasolinę. Mówi mi, że już mam chyba kanister. A, no. A, Jezu. Gdzie jest ten grat? Dobra, tutaj jest. Jeszcze trzeba... 4 do 8. 4 jeszcze. Tutaj widziałem, chyba był kanister. Albo nie. Kurwa! Helikopter leci. Nie, no serio? Kurde. Nienawidzę tego przeciwnika. Co? Jeszcze jak zginę, to opuszczam ten kanister? No i już chcę mnie zajebać, kurwa. Odpierdolcie się ode mnie! Możesz, kurwa! Nigdzie nie widzę żadnego kanistra. O, czekajcie, mam! Jest, mam! Mam kanister! O, aleluja. Cholera. A ja będę ignorował przeciwników. Nie, Wiedźma, zostaw mnie! Kubiśwa, gdzie ty jesteś? Wiedźma, zostaw mnie! Gdzie jest ta Alfilinda? Tam za mną gdzieś. Cholera, ja się chyba zgubiłem. Nie wiem, gdzie jest ten samochód. To podążaj za mną, ze strzałkami. Dobra, no. A, okej, okay, widzę go. Dobra, a ja też szukać kolejnego. Ile jeszcze kanistrów? Jeszcze jeden. No cóż, największa zmora gier to jest szukanie następnej części. Ostatniej, ba. Tak, tak ze wszystkim, nie? I okazuje się, że jest w takim kurewsko banalnym miejscu. O, mam. Karnister. Aż, super, świetnie. Spieprzamy stąd. Wiedźma mnie znowu trzyma. Get in the car. Get in the car. MM Transport. Dobra. No. Szybko, come szybko, here. Szybko. Wlewaj. No wlewaj. Jak? Wlałem. No i co teraz? O. Nagania potworów, nie? Okej. Nie mapa. Ale skończymy dzisiaj. Tutaj, w tym momencie właśnie, wystarczy. Ostatnia mapa? Tak, ostatnia mapa przed nami. Dobra, to sobie zostawimy na ostatni odcinek. Dziękujemy wszystkim bardzo za uwagę. Z naszej strony to już wszystko, możecie pożegnać.
Na razie. Do następnego razu. Do następnego razu. A tymczasem... Dobranoc. Atakować, wiesz o tym, nie? To nie do końca jest uczciwa gra. O, okej. Okay. Teraz co? A, tak. Czyli to mi się pokazuje. Obniżasz loty. Chodź tutaj, chodź tutaj. O, okej. Okay. O, Nie. Shit, nie zjebce. O. Jest jeden, drugi,